Zakończyliśmy zbiórkę darów tutaj u nas w gminie Krzeszów, która trwała tydzień czasu. Dzięki Państwa hojności mieszkańców gminy Krzeszów udało nam się uzbierać prawie całego busa darów przez jeden tydzień. Uzbieraliśmy ponad 30 worków ubrań oraz ponad 100 kilo darów żywnościowych, co jest według mnie wielkim osiągnięciem. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Krzeszów, którzy tak hojnie obdarowali polską parafię na Ukrainie w Złoczowie. Także rodacy, Polacy, Polakom na Ukrainie. Jestem bardzo z tego względu zadowolony i chciałbym z tego miejsca Państwu, wszystkim mieszkańcom gminy Krzeszów bardzo mocno i gorąco podziękować. Bez tej ta akcja by się nie odbyła, gdyby nie pomoc Michała Kutmana, radnego naszej gminy, pani radnej Grażyny Zając, która jest dzisiaj nieobecna, bo coś tam ma sprawę, po prostu nie mogła dotrzeć, oraz dzięki pani poseł na Sejm Krystyny Wróblewskiej, która objęła honorowym patronatem naszą zbiórkę. Jest tutaj pan Marcin Maziarz, asystent społeczny pani poseł, także na ręce pana Marcina składam podziękowania. Także panie Marcinie, proszę przekazać pani poseł, że zbiórka się udała, że mieszkańcy gminy Krzeszów bardzo pięknie pokazali swoje serce na rzecz naszych rodaków. Z przyjemnością, bardzo chętnie. Tak jak mówił Antoine de Saint-Exupéry, autor Małego Księcia, najważniejsze w życiu każdego człowieka to jest to coś niewidzialnego, czyli pomoc drugiemu człowiekowi. To daje największe wartości, jakie każdy z nas ma. Także ja z tej strony dziękuję jeszcze raz bardzo gorąco. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Krzeszów. Oraz chciałbym jeszcze podziękować wszystkim właścicielom i paniom, które pracują w sklepach, które zgodziły się, aby nasze paczki z darami żywnościowymi znalazły się w sklepach, czyli w Pawilonie, w sklepie Lewiatan, w sklepie Groszek oraz na osiedlu, w sklepie u Państwa Sifer oraz w sklepie Ewa. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za tą pomoc. Dziękuję ślicznie. Dzień dobry Państwu. Również chciałem się dołożyć do tych podziękowań. Wszystkim mieszkańcom również dziękuję serdecznie za to, że zaangażowali się, że chcieli dołożyć coś od siebie, czy do sklepów, czy to przywieźć właśnie, czy do mnie, czy do pana Lucjana Szifra do sklepu. Dziękuję. Uważam, że w drużynie jest siła. Im więcej nas będzie, zaangażuje się w taką akcję, w tym to będzie większe pociecha dla naszych rodaków na Ukrainie. Krótko, nie będę tutaj przedłużał. Jeszcze raz dziękuję. Miejmy nadzieję, że taka akcja odbędzie się w przyszłym roku z większym jeszcze hukiem. Jeszcze raz dziękuję. W imieniu pani poseł serdecznie chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Krzeszów, którzy złożyli dary dla polskiej parafii w Złoczowie. To niezwykle piękne, że Polacy potrafią się tak dzielić tym, co mają, bo to buduje więzi międzyludzkie i również panu radnemu Adamowi Paruchowi bardzo chciałbym podziękować oraz panu Michałowi również bardzo chciałbym podziękować za to, bo to jest wspaniałe, co panowie tutaj robicie i naprawdę zasługuje na najwyższe uznanie, bo to jest bardzo cenne. Bardzo dziękuję Państwu.